Przechodzimy do następnego pytania. To pytanie zadadzą posłowie Gabriela Lenartowicz i Wojciech Saługa. Pytanie kierowane będzie do ministra klimatu i środowiska. Bardzo proszę, pani poseł Gabriela Lenartowicz. Przepraszam bardzo. Przepraszam. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, pani minister, bo do pani minister Moskwy skierowaliśmy to pytanie, bo pani minister stała się twarzą i jakby wzięła na siebie koordynację całej sytuacji po naprawczej, bo taka była zapowiadana po tragicznych wydarzeniach, jeśli chodzi o katastrofę w Odrze. Obecnie widzimy, co się dzieje nad kanałem, w kanale Gliwickim i wygląda na to, że mamy powtórkę nie z rozrywki, tylko z tragedii. I tak naprawdę mamy kanał w sensie dosłownym. Ten chaos, który obserwowaliśmy w ubiegłym roku, powtarza nam się ponownie, bo Odrą, rzekami zajmuje się aż 4 resorty. Infrastruktura, czyli bagno polskie, a ściślej Wody Polskie, MSWiA, który nie zarządza kryzysem, tylko go wywołuje z reguły, Ministerstwo Klimatu, a ściślej Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, który nadal nie ma porządnego monitoringu kadr i pieniędzy wystarczająco. I jeszcze nam doszło rolnictwo, bo w tej chwili to ministro rolnictwa jest największym beneficjentem zapowiadanych przez panią minister Moskwę pieniędzy na monitoring. Nie wiem, czy pan minister wie, że to w tej chwili minister rolnictwa będzie prowadził monitoring Odry i na mocy porozumienia z minister Moskwą Instytut Rybactwa dostał 250 milionów. Ale te 250 milionów dostał z Narodowego Funduszu kosztem innych działań monitoringowych na działania, które się rozpoczną. Umowa była w maju tego roku, a zakończą się za 3 lata. W tej chwili nic z tego się nie nadziało, ba, ja muszę dopowiedzieć, chciałam zapytać o to, kto przeprowadził z końcem maja eksperyment w kanale Gliwickim, eksperyment naukowy, który rzekomo miał zwalczać złote algi, a po dwóch tygodniach zapowiadał wojewoda opolski, zaczęła się na nowo tragedia i śnięcie. Sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pana ministra Jacka Ozdobę. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowny panie marszałku, szanowni państwo, jeżeli chodzi o w ogóle tą problematykę, to trochę pani poseł zwróciła uwagę na pewien, można powiedzieć, podział kompetencji na różne przestrzenie, czy właściwie na różne resorty. Tak rzeczywiście jest, ale oczywiście tutaj nie uchylamy się odpowiedzi też w imieniu obszarów, za które bezpośrednio ministerstwo nie odpowiada. I rzeczywiście tak jest, że pani minister Anna Moskwa wzięła na swoje barki to zadanie związane ze zwalczaniem złotej algi, mimo to, że kwestia wód czy pozostałych spraw, które nie są w jej kompetencji, no jest kwestia odpowiedzialności za państwo i naprawdę tu jestem, jako już powiem indywidualnie, jako poseł chylę czoła, że pani minister stanęła na wysokości zadania. Jeżeli chodzi o ten eksperyment, o którym pani mówiła, to dotyczy przede wszystkim zweryfikowania, jakie środki mogą wpłynąć na to, żeby zminimalizować rzeczywiście liczbę algi w wodzie. Według badań ekspertów, biologów, różnego rodzaju specjalistów, profesorów, również kadry zagranicznej ze Stanów Zjednoczonych czy z Wielkiej Brytanii, niestety ten gatunek jest wyjątkowo mocno inwazyjny. Najprawdopodobniej jest z nami więcej niż też ta i poprzednia kadencja sejmowa. Problem polega na tym, że jego akumulacja może wystąpić również w wodzie, która niekoniecznie musi być o wysokim poziomie zasolenia. Spadek zasolenia może wywołać sytuację stresogenną, wypuszczanie toksyn. On funkcjonuje, żeby to jakby zobrazować co do pewnego monitoringu pod względem zawartości złotej algi w swoich ławicach, co rzeczywiście utrudnia możliwość zweryfikowania, jaki jest tak naprawdę stopień złotej algi. My wprowadziliśmy monitoring 24 godziny na podstawie parametry fizykochemiczne wody. To, co jest dzisiaj
już przedmiotem zresztą analiz, jak wygląda sytuacja między innymi natlenienia czy też przewodności zasolenia. Daje to możliwość tak naprawdę z weryfikacji, jaki jest stan w tej chwili między innymi oczywiście kanału Gliwickiego, gdzie jeszcze dodatkowo przeprowadzane są regularnie badania interwencyjne. Odpowiadając na pytanie pani poseł, to rzeczywiście Instytut Rybołówstwa Śródlądowego ma prowadzić taki monitoring i badania jako ten właściwy tak naprawdę pod względem kwestii ichtiologicznych, bo tutaj nie da się ukryć, że na przykład Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest instytucją, która nawet nie posiada wyników badań, bo nie możemy ich udostępniać, tylko to ma Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, a Centralne Laboratorium Badawcze jest niczym badaniem morfologii krwi zleconej przez lekarza, więc dlatego zdecydowaliśmy, 13 czerwca powołano zarządzanie kryzysowe i w tej chwili Odra będzie monitorowana w tym okresie, kiedy jest najniższy poziom wody, a więc i przy okazji może być też problem z przewodnością, z kwestią temperatury, aby w monitoringu takim ciągłym zarządzania kryzysowego weryfikować stan związany z Odrą pod względem zarówno ewentualnych zakwitów, czy też dopuszczania toksyn przez Prymnesium Parvum. I chciałbym zwrócić uwagę na to, że co prawda z tego co widzę chyba nie ma tu przedstawiciela Wód Polskich ani Ministerstwa Infrastruktury, ale z informacji, które posiadamy, Ministerstwo Infrastruktury dokonało likwidacji zidentyfikowanych nielegalnych zrzutów w bardzo dużym procencie, ale sądzę, że na to pytanie również, jeżeli będzie pani poseł zainteresowana, odpowie właściwy minister. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę pana posła Saługę o zabranie głosu. Uprzejmie proszę oczywiście. Bardzo. Szanowni Państwo, Odra od roku umiera na naszych oczach, a pan minister Ozdoba mówi, że 13 czerwca powołaliście komisję i będziecie monitorować to, co się dzieje. I nie dzieje się to na Renie, na Dunaju, na Łabie, ale właśnie na Odrze. I od roku czasu jedyną waszą odpowiedzią to są te 3 pompy strażackie w Kędzierzynie Koźlu, które napompowują tlenu do Odry, bo raz tlenu jest za mało, a raz jest za dużo i tu nawet tego nie wiecie. Ja panu ministrowi powiem, dlaczego Odra umiera. Odra umiera, ponieważ do ochrony środowiska podchodzicie jako do lewackiej ideologii, a każdy ekolog to jest dla was oszołom, bo do ochrony środowiska podchodzicie z kpiną, nonszalancją i beztroską. Żniecie lasy, likwidujecie farmy wiatrowe, ich rozwój, o smogu czy o Turowie właśnie mówicie z taką kpiną i nonszalancją, że to jest nieistotne. Skąd, panie ministrze, algi w Odrze? W Renie, Dunaju, jeszcze raz mówię, Łabie ich nie ma, bo zamieniliście Odrę w ściek pełen toksyn i trucizn. A żeby to ukryć przed społeczeństwem, to przeszkadzają wam jeszcze te ryby, które żyją. Katastrofa ekologiczna na Odrze to katastrofa wielkich rozmiarów. Znajdą się na to paragrafy i odpowiecie za to. Dziękuję bardzo. Proszę, panie ministrze. Szanowny panie pośle, szanowny panie marszałku, jeżeli chodzi o zasolenie, to poziom zasolenia 95 diametralnie nie odbiegł od normy tego, co było, można powiedzieć, średniorocznym wynikiem, więc o 95 zasolenie, zresztą w ogóle ten problem zasolenia występuje nie tylko w Polsce, ale występuje w innych krajach, na przykład Niemcy, niektóre rzeki są bardziej zasolone niż najbardziej zasolona rzeka w Polsce. No, przeprowadziliśmy badania związane z zawartością algi w innych akwenach i w tej chwili nie identyfikujemy poza kanałem Gliwickim, poza Odrą. W głównych nurtach ten problem raczej nie występuje. Problemem są starorzecza. Ta alga jest identyfikowana również na Bałtyku, więc istnieje prawdopodobieństwo, że została przeniesiona wraz z wodami balastowymi w ramach żeglugi śródlądowej, co rzeczywiście stanowi problem. Ja bym do tego tak nie podchodził z taką łatwością oceny tej sytuacji, bo to jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że ktoś ma pretensje, że ktoś jest chory. Oczywiście do tego, że ktoś się przyczynił, że do tego chory jest wiele czynników. Można powiedzieć, że jeżeli brać odpowiedzialność, to wszystkie rządy pewnie po 45 są odpowiedzialne za stan rzek w Polsce, za zawartość między innymi mułów albo
w tym zakresie między innymi pozwolenia wodnoprawne, które były wydawane przez samorządy związane akurat nie z partią rządzącą, tylko z partią dzisiaj opozycyjną, ale to nie chodzi o to, żebyśmy teraz przerzucali się odpowiedzialności, kto jest winien. Kto jest winny, kto nie. No mam nadzieję, że one zostaną zmienione i tu się mogę zgodzić z panią poseł, że w przyszłości trzeba zastanowić nad tym, jaki ten miks zawartości zrzutów jest realizowany. Jeżeli chodzi o głównego inspektora ochrony środowiska, kompetencje, za którą ja bezpośrednio mogę odpowiedzieć, to wszystkie kontrole zostały przeprowadzone bardzo skrupulatnie i zrobiliśmy wszystko, co jest możliwe, pod względem również monitoringu interwencyjnego, doszkolenia Centralnego Laboratorium Badawczego, zakupu nowej aparatury, nowego sprzętu. Tych próbek już w tej chwili to w tysiące, to już lekko można powiedzieć. Między innymi oczywiście też za środki unijne, który sprzęt również pochodził w wcześniejszych latach, był też niektóry zakupiony, ale za naszych też, więc jeżeli już tak wspólnie zwalczamy, jak to pani tutaj wspomagamy Inspekcję Ochrony Środowiska, to wiele z tych działań dzisiaj jest możliwe do realizacji dzięki innej zupełnie sytuacji Inspekcji Ochrony Środowiska, która oczywiście ma jeszcze wiele zadań i wiele jeszcze do zrobienia w samej strukturze Inspektoratu Ochrony Środowiska, jeżeli chodzi o tą nielegalną działalność, ale pamiętajmy o tym, że tu problemem są legalnie działające niektóre instytucje, które posiadają pozwolenia wydane, tak jak wspomniałem, nie przez rząd Zjednoczonej Prawicy, ale przez wcześniejsze ekipy czy też władze samorządowe, jak to wtedy wcześniej było w tamtych kompetencjach. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.